Pani minister Kopacz, jak gdyby nigdy nic, powołała pana Grzegorka na wiceministra zdrowia, dając bardzo wyraźny sygnał tym wszystkim, którzy mieli wątpliwości, czy przypadkiem działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy przypadkiem to wszystko, co się wydarzyło wokół pani posłanki Sawickiej, nie zmusi Platformy Obywatelskiej do weryfikacji. Byłem założycielem Platformy Obywatelskiej. Ja byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, a Krzysztof był przewodniczącym. Kto to w ogóle nakręcił? Krzysiek wszystko ze mną załatwił. Powiedział, że potrzebuje faktur. Tak, czy jest taka możliwość. I wtedy zaczęli przysyłać. Przedstawiciele? Przedstawiciele medyczni. Operacja trwała 10 minut. Jak wyglądała? Co oni powiedzieli? Żeby wystawić fakturę dla Johnson & Johnson, że tam jakieś szkolenie medyczne i tak dalej. Pytaliśmy numer konta bankowego, kwotę i tyle. No. I później te pieniądze przyszły na konto do nas. No i dla kogo były te pieniądze? Wie pan dla kogo. Nie, niech pan powie. Nie mogę. Dla Grzegorka? Tak. Krzysztof Grzegorek miał przyjąć 20 tysięcy złotych łapówki za ustawienie przetargu w czasie, kiedy był dyrektorem szpitala w Skarżysku-Kamiennej. Prokuratura potwierdza jedynie, że prowadzi duże śledztwo w sprawie korupcji. A czy w 40-milionowym narodzie, czy w partii politycznej, która wygrała wybory, która obiecywała Polakom różnego rodzaju cuda, która zapewniała o tym, jak merytorycznie i kadrowo przygotowana jest do rządzenia, nie było ludzi mniej kontrowersyjnych od pana ministra Grzegorka? Czas podjąć prawdziwą walkę z korupcją i przestępcami, by żyło się lepiej wszystkim.